Witam ponownie. To znowu ja, nic się nie zmieniłem. Słuchajcie, pochylmy głowy i pomódlmy się do Boga. Panie, postawiłeś mnie dzisiaj przed swoim ludem po to, abym mógł wygłosić to, czym mnie natchnąłeś. Więc proszę Cię, aby te słowa, które tutaj dzisiaj padną, trafiły do tych osób, które wybrałeś, i abyś, i proszę Cię także o pomoc Ducha Świętego, aby te słowa były pełne Twojej mocy i Twojej chwały. Amen. Amen. Słuchajcie, możecie się zastanawiać, dlaczego taka dziwna modlitwa. Ale powiem wam też, że dziwnie do tego kazania podszedłem, bo kiedyś, jak tak pytałem się pewnej osoby, wam dobrze znanej, jak przygotować kazanie, jaki temat wybrać, no to mi powiedziała coś bardzo prostego. Jak cię coś nurtuje, to po prostu szukaj tego w Biblii, dajesz kazanie i spokój, nie? Słuchajcie, tyle rzeczy mnie nurtuje, że nie miałem zielonego pojęcia, co wybrać. I tak już kładąc się spać w żarkach, samotnie, myślałem nad tym, co by tu wziąć i przedłożyć, prawda, co poruszyć. I w głowie zaświtały mi tylko dwa takie słowa, trzy kolory. I tak jest zatytułowane też to kazanie. Nie ma to nic wspólnego z filmem Kieślowskiego, nie będę tutaj nic, prawda, z tego zaczerpywał, ale słuchajcie, te trzy kolory chciałbym powiązać z trójpostaciowością Bożą i nie wiem, czy mi się to uda, ale myślę, że z Bożą pomocą jak najbardziej. Po pierwsze, generalnie nikt w czasach dzisiejszych z ludzi, myślę, nie zna prawdziwego imienia Boga, przynajmniej brzmienia. Różnie jest nazywany i tak dalej. Różne ma imiona, różnie to tam dzielą. Sami wiecie, że jest całe mnóstwo odłamów religijnych, które wszystkie legitymują się Słowem Bożym. No ale różnice w pojmowaniu tego są. I sięgnąłem do nauki, czyli do Wikipedii. Co się okazuje? Okazuje się, że imię Boże w dawnych czasach nawet Żydzi zanieczyścili, przyjmując słówko z języka semickiego, które brzmi El. I oznacza dokładnie bóstwo. Natomiast w Biblii rozróżnia się pięć takich podstawowych jak gdyby zawołań do Boga, czyli pięć imion Bożych i to jest El Elyon, Bóg Najwyższy. Ja nie wiem, czy dobrze czytam, bo czytam tak, jak było napisane w Wikipedii. El Olam, czyli Bóg Wieczny. El Shaddai, czyli Bóg Wszechmocny. Dobrze? Nie wiecie, tak? Ja też nie wiem. Jak ktoś inaczej zinterpretuje z Wikipedii, to bardzo proszę. El Roi, czyli Bóg Widzący, i El Berit, czyli Bóg Przymierza. Ale słuchajcie, El oznacza bóstwo, natomiast co jest ciekawe, słowo El występuje bardzo niewiele razy w Biblii, natomiast o wiele częściej występuje słowo Elohim. I to słowo jest odpowiednikiem liczby mnogiej. I słuchajcie, Żydzi nie mieli żadnego problemu, żeby Boga nazywać w liczbie mnogiej, jednym imieniem. Dla nas ciężko to sobie wyobrazić. No, nasz umysł jest ograniczony niestety, częściowo także poprzez grzech, ale jednak no, próbujemy.
Nie ma czegoś takiego też, jak próbuje się wpoić w niektórych religiach. U Żydów nie ma pojęcia dogmat, czyli czegoś takiego, jak masz to przyjąć, bo to jest dogmat i nie możesz z tym dyskutować. Nie możesz tego badać, bo to jest dogmat. Koniec, kropka. Jeżeli cokolwiek zrobisz w tym kierunku, żeby to zbadać, to jesteś wykluczony ze społeczności, jesteś przeklęty, wyrzucony i tak dalej, nie? U Żydów czegoś takiego nie ma. Więc Bóg żydowski pozwala się badać, pozwala się poznawać. I to już różni go od wielu innych bogów czy bóstw, które są wyznawane na świecie. Słuchajcie, o wielości postaci jedynego Boga już czytamy w pierwszej Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, wersety 26 i 27. Przeczytam sobie. Jeżeli ktoś ma chęć szukać, to może szukać i znaleźć oczywiście. Potem rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Słuchajcie, te dwa wersety to już dają tak do myślenia, że po pierwsze, uczyńmy człowieka na obraz nasz. Czyli już jest wielopostaciowość Boga, tak? Bo powiedział Bóg, uczyńmy na obraz nasz. Dalej, podobnego do nas i niech panuje. Tu zastanówcie się nad słowem panuje. Czy Bóg panuje nad wszechświatem? Tak, no chyba, no faktycznie. Dobra, rozwiewam wątpliwości. Oczywiście, że panuje nad światem. Ale słuchajcie, ludzie bardzo często mylą panowanie z rządzeniem. To nie jest to samo. Panowanie, a rządzenie jest różnica. Dokładnie. I ludzie często ten werset biorą pod uwagę, pod tym kątem, że Bóg pozwala im rządzić światem. Nie. Bóg pozwala im panować nad światem. Panować to znaczy opiekować się. A rządzić to jest rządzić, nie? To jest dyktatura. Dalej. Stworzył Bóg człowieka na obraz swój, ale stworzył człowieka jako kobietę i mężczyznę. Dwie postaci, które są jak gdyby połączone ze sobą. Adam powiedział o Ewie, że to ona będzie nazwana mężatką, bo z męża została wzięta. Nie? Słuchajcie, no więź, jaka była między Adamem i Ewą, nie wiem, czy na chwilę obecną taka więź jest gdzieś odtworzona w jakimś związku małżeńskim. Nie mam pojęcia. Pewnie tak. Albo jest bardzo podobna. Ale człowieka stworzył jako mężczyznę i kobietę. I bzdurą jest robić czegoś takiego, że kobieta jest kimś gorszym, tak? Albo że mężczyzna ma rządzić. Nie, wzajemnie mają się opiekować. Tak jak Bóg się opiekuje światem, to oni wzajemnie się mają sobą opiekować. Słuchajcie, jest też, ponieważ są trzy osoby, to też w pierwszej Mojżeszowej, już w drugim wersecie pierwszej księgi, jest mowa o trzeciej postaci Bożej, o której generalnie w Biblii jest niewiele powiedziane. Jest to Duch Boży i czytamy: a ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Ponieważ jest to postać
o której no, Biblia niewiele mówi. Niewiele mówi, to w niektórych religiach jest ona pomijana, nazywana siłą sprawczą i tak dalej, i tak dalej. Ale jak ważna jest ona, będziemy wiedzieli za chwilę. I wracając do trójpostaciowości Boga. Są wersety w pierwszej Mojżeszowej, gdzie ukazuje się Bóg Abrahamowi przed zniszczeniem Sodomy i Gomory i jest zapowiedź urodzenia potomka przez Sarę. Nie? Gdzie Sara była wiekowa, Abraham zresztą też, ale czytamy w pierwszej Mojżeszowej 18 rozdział i wersety 1 po 6. Potem ukazał mu się Pan, jedna osoba, w Dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotu w skwarne południe. A podniósłszy oczy, ujrzał trzech mężów, którzy stanęli przed nim. Ujrzawszy ich, wybiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie i pokłoniwszy się aż do ziemi, rzekł: Panie, jeślim znalazł łaskę w oczach Twoich, nie omijaj proszę sługi swego. Pozwól, by przyniesiono trochę wody, abyście obmyli nogi wasze, potem odpocznijcie pod drzewem. Przyniosę też kawałek chleba, abyście się posilili, wszak po to wstąpiliście do sługi waszego. Potem możecie pójść dalej. Wtedy oni rzekli: uczyń tak, jak powiedziałeś. Abraham zwraca się do jednej osoby, ale oni rzekli: uczyń tak, jak powiedziałeś. Czyli tu możemy wywnioskować, że Bóg pojawił się w trzech postaciach, jako trzy osoby. Trochę nam miesza, trochę później, ze względu na to, że Biblia wspomina, że dwaj aniołowie wstąpili do Sodomy i tam oczywiście jest to spotkanie z Lotem i tak dalej, i tak dalej. Ale czy na pewno? Czy na pewno? Słuchajcie, jest zapowiedź zniszczenia Sodomy. I w pierwszej Mojżeszowej, lecimy dalej, 18 rozdział, wersety 20 po 22. Potem rzekł Pan: wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. Zstąpię więc i zobaczę, czy postępowali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który doszedł do mnie, czy nie. Muszę to wiedzieć. Potem odwrócili się mężowie i poszli stamtąd do Sodomy. Abraham zaś stał nadal przed Panem. Czyli Bóg idzie sprawdzić, jak to w Sodomie wygląda, ale Abraham nadal przed Panem stoi. Dwóch się odłączyło, jeden został. Weźcie to pod rozwagę. Weźcie to pod rozwagę. I teraz tak, ten, z którym Abraham zostaje, rozpoczyna coś takiego jak debatę czy targowanie się. Oczywiście prowodyrem jest tutaj, czy jak to się nazywa, że ktoś zaczyna rozmowę. Inicjatorem jest Abraham i Abraham się targuje o tą Sodomę, nie? Czy Sodoma zostanie zniszczona, czy nie, czy i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, z kim rozmawia Abraham? Oczywiście wcześniej mówi się, że z Panem, tak? Ale czy to faktycznie jest Bóg? Czy to faktycznie jest Bóg? I teraz słuchajcie, werset w 18 rozdziale, 26 werset mówi tak: i rzekł Pan, jeśli znajdę się w mieście Sodomie, jeśli znajdę w mieście Sodomie 50 sprawiedliwych, przebaczę całemu miejscu ze względu na nich. Kto może przebaczać?
Tylko i wyłącznie. Więc Abraham na pewno był z Bogiem. Na pewno z Bogiem prowadził tą całą dysputę o sprawiedliwych w Sodomie i o zniszczenie Sodomy. Tylko Bóg mógł przebaczyć. Przebaczenie anioła, jeżeli był to anioł, nie miało żadnego znaczenia. Nie mogło wpłynąć na decyzję Bożą. Słuchajcie, dalsza rzecz. Jak mówiłem, Biblia wspomina, że dwaj aniołowie wstąpili do Lota. I mamy tą całą sytuację, jaka tam w mieście była, że Lot tam wybronił. Generalnie zwróćcie uwagę, że w Biblii jest napisane, że pod domem Lota zgromadzili się wszyscy, całe miasto. I całe miasto zostało dotknięte ślepotą, trochę dziwną, bo to nie była ślepota taka, że oni nie widzieli totalnie. To była szczególna ślepota, bo oni nie mogli znaleźć drzwi do domu. Zwróciliście na to uwagę? Jest tam napisane, że dotknięto ich ślepotą. Nie mam tego wersetu przed sobą, ale poszukajcie w Biblii. Że dotknęła ich ślepota, że nie mogli znaleźć drzwi do domu. I tylko to jest ważne. Czy faktycznie ta ślepota była taka, że oni totalnie nie widzieli nic wokół siebie, czy te drzwi zostały w cudowny sposób zakryte? Gdy to wszystko się już podziało i rano już Lot został wyprowadzony za miasto, czytamy w 1 Mojżeszowej w 19 rozdziale wersety 17-24. A gdy ich wyprowadzili poza miasto, rzekł jeden: ratuj się, bo chodzi o życie twoje, nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się w całym tym kręgu, uchodź w góry, abyś nie zginął. Ale Lot rzekł do nich: nie, panie. Oto sługa twój znalazł przychylność w oczach twoich i okazałeś wielką łaskę wobec mnie, zachowując mnie przy życiu. Lecz ja nie zdążę ujść w góry, zanim mnie nie dosięgnie nieszczęście i umrę. Oto jest miasto w pobliżu, do którego mogę uciec. Jest ono małe. Pozwól mi, proszę, tam uciekać, choć jest ono małe, w nim ocalę życie. I rzekł do niego: oto i w tej sprawie biorę wzgląd na ciebie. Nie zniszczę tego miasta, o którym mówiłeś. Czy mógł to powiedzieć anioł? Jeżeli był to anioł otrzymał polecenie od Boga, żeby zniszczyć te miasta. Nie mógł samodzielnie podjąć decyzji, że oto ja ze względu na Lota, no sorry Boże, ale nie zniszczę tego miasta, bo on chce się tam ukryć, bo po prostu nie zdąży. Oczywiście, że nie. I dalej, schroń się tam szybko, bo nie mogę nic uczynić, dopóki tam nie wejdziesz. Czyli słuchajcie, jest coś takiego, że jak Bóg przyrzeka, to dopełnia. Jeżeli tutaj Bóg przyrzekł: nie zniszczę tego miasta, o którym mówiłeś, to chcę to przyrzeczenie już wtedy dopełnić i schroń się tam szybko, czyli żebyś, ja będę czekał, aż ty tam dotrzesz, żebyś nie był poszkodowany. Gdy słońce wzeszło nad ziemią, Lot wszedł do Soaru. Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia. Sam Pan z nieba. Jedna z naszych byłych wiernych, która odeszła, no po prostu zrezygnowała, mówiła, że ona dobrze studiowała księgę, tą Biblia Nowego Świata Jehowych, tak to się chyba nazywa, nie? Biblia Nowego Świata. I ona mówiła, że bardzo się na nią obrazili, ponieważ ona rozgryzła ten werset u nich
I ten werset u nich podobno brzmi w ten sposób. I spuści Bóg od Boga z nieba deszcz siarki i ognia na Sodomę i Gomorę. Czyli jeden Bóg na ziemi, a drugi w niebie. I spuścił Bóg od Boga, nie? A oni twierdzą, że nie ma dwóch bogów. Nie ma, że Bóg jest jeden, że Jezus nie jest Bogiem, że Duch Święty to jest siła sprawcza. Więc mają werset w Biblii, który no, trochę nie współgra z tym, co głoszą. I o to się bardzo na nią obrazili. Nie? Ale dobrze. Słuchajcie, czy ktoś Boga widział? A czy ktoś Boga słyszał? Słyszeli czy nie? Dziękuję za tą odpowiedź taką no, mocną. Słuchajcie, w drugiej Mojżeszowej, 20 rozdział, pierwszy werset, w momencie, gdy były ogłaszane 10 przykazań, było ogłaszane głosem Pańskim na początku. I ten werset mówi, a Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł. I następuje te 10 przykazań. A później jest coś takiego. W drugiej Mojżeszowej też ten sam rozdział, ale wersety 18 po 21, że gdy Pan przemawiał, lud został objęty strachem. Po prostu się go bali. A gdy wszystek lud zauważył grzmoty i błyskawice i głos trąby i górę dymiącą, zląkł się lud i zadrżał i stanął z daleka. I rzekli do Mojżesza, mów ty z nami, a będziemy słuchali, a niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli. Wtedy rzekł Mojżesz do ludu, nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed Nim była w was, byście nie grzeszyli. Lecz lud stał z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym był Bóg. Czy ktoś widział Boga? Grzesznik nie może stać przed Bogiem. Widział ktoś Boga czy nie? Zanim przejdziemy do Jezusa, nie? Tak. Tak jest napisane. Słuchajcie, Mojżesz widział światłość. Samej postaci nie mógł zobaczyć. Ale jest coś takiego w drugiej Mojżeszowej, 24 rozdział, wersety 1, 3 i 9 do 11. Gdy Bóg zawierał przymierze z Żydami i ukazał się wybranym. Tak jest napisane. A do Mojżesza rzekł, wstąp do Pana ty i Aaron, Nadab i Abihu oraz 70 ze starszych Izraela i złóżcie pokłon z daleka. A niech tylko sam Mojżesz zbliży się do Pana, natomiast oni niech się nie zbliżają, a lud niech nie wstępuje z nim. Przyszedł więc Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie prawa. Lud zaś jednogłośnie odpowiedział, mówiąc, wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy. I po tej przysiędze, po tym przyrzeczeniu jest, że wstąpił Mojżesz i Aaron, Nadab i Abihu oraz 70 ze starszych Izraela na górę i ujrzeli Boga Izraela, a pod jego stopami jakby twór z płyt szafirowych, błękitny jak samo niebo. Lecz na najprzedniejszych z synów izraelskich nie wyciągnął swojej ręki, mogli więc oglądać Boga, a potem jedli i pili. Widział ktoś Boga czy nie? Słuchajcie, uważam, że i widział, i nie widział. Z bardzo prostego względu. Widzicie mnie? No jednogłośnie, no dawać, no. Widzicie mnie? Słuchajcie, a teraz mnie widzicie? I z tyłu, i z przodu, nie? Słuchajcie, Bóg mógł im się ukazać, ale nie w pełnej swojej postaci. Tak.
Przecież Jezusa widzieli wszyscy, którzy wtedy żyli. Jezus jest Bogiem. Wyrzekł się swojej świętości, ale jest dalej Bogiem. Ale słuchajcie, jak już po zmartwychwstaniu wrócił, to co Paweł zobaczył? Postać tak jaśniejącą, jak światło, że go oślepiło. Przechodzimy do Jezusa, druga postać Boża, tak? I w Marku mamy rozdział 12, wersety 35 po 37. A Jezus, nauczając w świątyni, odezwał się i rzekł: jakże to uczeni w piśmie mogą mówić, że Chrystus jest synem Dawida? Wszak sam Dawid powiedział w Duchu Świętym: rzekł Pan do Pana mego: siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich pod nóżkiem stóp swoich. Sam Dawid nazywa go Panem, skądże więc jest synem jego? A wielkie mnóstwo ludu chętnie go słuchało. Ten werset, ten przykład, którego użył Jezus, mówiąc o synu Dawida, jest zaczerpnięty z psalmu 110, który brzmi w ten sposób. Jest to krótki psalm. Rzekł Pan Panu memu: siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje. Berło mocy twojej ześle Pan z Syjonu. Kto się ukazał na Syjonie? No, co było na Syjonie? 10 tam przykazań, przymierze. Bóg się ukazał. Panuj wśród nieprzyjaciół swoich. Lud twój chętnie pójdzie za tobą w świętej ozdobie, gdy wystawisz wojsko swoje. Młódź twoja zrodzi się jak rosa z zorzy porannej. Przysiąg Pan i nie pożałuje. Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Pan po prawicy twojej zetrze królów w dzień swego gniewu. Będzie sądził narody, pobije wielu, roztrzaska głowy jak ziemia szeroka, będzie pił w drodze ze strumienia, dlatego głowę podniesie. Słuchajcie, jest to zapowiedź Mesjasza, tak? Jest to zapowiedź Mesjasza. Ale słuchajcie, później będzie wytłumaczone, co to znaczy, że rzekł Pan Panu memu: siądź po prawicy mojej. Za chwilę do tego dojdę, ale jesteśmy na razie przy Jezusie. I teraz jest piękny werset, piękne wersety w Marku w 12 rozdziale, wersety 28 po 34, o największym przykazaniu. Jest coś takiego. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie. Uczeni w piśmie to byli kto? Faryzeusze. Który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go: które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? Jezus odpowiedział: pierwsze przykazanie jest to: słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A drugie jest to: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania większego ponad te nie masz. I rzekł do niego uczony w piśmie, czyli faryzeusz: dobrze, nauczycielu. Prawdę powiedziałeś, że Bóg jest jeden i że nie masz innego oprócz Niego. I słuchajcie, i że Jego miłować z całego serca i z całej myśli i z całej siły, a bliźniego miłować jak siebie samego, to znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Słuchajcie, ten faryzeusz wyniósł przykazania Boże ponad tradycję,
ponad tradycję. On, uczony w piśmie, jeden z tych, którzy ukrzyżowali Chrystusa, on podniósł znaczenie miłości ponad ofiary. Ponad ofiary. A co Jezus na to? A Jezus, widząc, że on rozsądnie odpowiedział, rzekł mu: niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. I nikt nie śmiał go już więcej pytać. Słuchajcie, tak zastanawiając się, czy ktoś z nas odważyłby się powiedzieć komuś, kto miał właśnie taki przebłysk świadomości i pięknie wyraził istotę Boga, czy ktoś miałby mu śmiałość powiedzieć: ty jesteś niedaleki od Królestwa Bożego, ty jesteś bardzo bliski zbawienia. Słuchajcie, co by powiedziała reszta? Kim ty jesteś, że ty możesz się tak do Niego odzywać? Tutaj nikt się do Jezusa nie odezwał. Moc Jego słów była tak pełna chwały Bożej, że nikomu nawet do głowy nie przyszło, żeby Go o cokolwiek oskarżyć. Słuchajcie, i teraz pamiętacie, jak dawałem przykład z psalmu 110. Rzekł Pan Panu memu: siądź po prawicy mojej. I obiecałem, że troszeczkę to rozwinę, wyjaśnię. Patrzę na ten zegarek i trochę mnie myli, słuchajcie. Ale jeszcze mam trochę czasu. I pytanie moje brzmi: jak głosił Jezusa ten, który z Nim był i który Go poznał? I w liście do Hebrajczyków w wersetach, w pierwszym rozdziale, wersety 1 po 14 słuchamy: wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokości i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził? I znowu: ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. O aniołach wprawdzie mówi: aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia. Lecz do Syna: tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym berło królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy Twoich. Oraz: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One przeminą, ale Ty zostaniesz. I wszystkie jako szata zestarzeją się. I jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie i przemienione zostaną, ale tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata Twoje. A do którego z aniołów powiedział kiedy: siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek stóp Twoich? A do którego z aniołów? No do żadnego.
Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Słuchajcie, jedność Jezusa z Ojcem jest przez samego Jezusa określona w Janie 14, rozdział 6, werset po 11. Odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali, odtąd go znacie i widzieliście go. Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus: tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Filip mówi: Ojcu, a Jezus mu odpowiada: nie poznałeś mnie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie do siebie, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzcie, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie, a jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. Słuchajcie, Jan w 14 rozdziale, czyli troszeczkę dalej, też wspomina, że Jezus mówi o Duchu Świętym. Ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. I słuchajcie, uważam, że tutaj bardzo ważne słowa padły. Ducha prawdy. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Duch Święty jest duchem prawdy. Prawda jest jedynie u Boga. Przy chrzcie Jezusa także Duch Święty się pokazał. Nie będę tego przytaczał, bo nie wiem, nikt nie oponuje, ale jest za minutę 12, nie? Ale ukazał się pod postacią gołębicy, ale w sposób jaki? No, słuchajcie, nie wiem, ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha nań zstępującego jako gołębica i rozległ się głos z nieba. Słuchajcie, dużo oglądałem różnych filmów, gdzie były ukazywane oczywiście złe rzeczy, jak z nieba przychodzą i tam się rozstępowały niebiosa. Ale tutaj rozstąpiły się niebiosa i zeszło coś dobrego. Ale w jaki sposób się rozstąpiły? Nikt tego nie opisuje dosadniej, jak tylko w ten sposób. Rozstąpiły się niebiosa. Słuchajcie, jak jest scharakteryzowany Duch Święty przez apostołów. W 1 Koryntian, w 2 rozdziale, wersety 10 po 12 mówią nam w ten sposób. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Duch prawdy. Duch prawdy, którego apostołowie otrzymali od Boga. Jest powiedziane, bo często spotyka się coś takiego, że ludzie próbują na swój rozum rozgraniczyć
która z postaci Bożych jest ważniejsza. No o tej się nie mówi, Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy, Bóg będzie sądził, każdy jest inny, tak? I jakaś hierarchia powinna być, nie? Takie jest ludzkie mniemanie. Słuchajcie, czasami przytaczają coś takiego, jak jest powiedziane w Marku w rozdziale 3, wersety 28 po 30. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, ilekroć by je wypowiedzieli. No bluźnierstwa są przeciw Bogu, tak? Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiekuistego. Dlaczego przeciw Duchowi Świętemu, jeżeli zbluźnimy, to nie będzie to odpuszczone? A co było mówione wcześniej? Ducha prawdy wam dam. Jeżeli zbluźnisz przeciwko prawdzie, to koniec z tobą. Słuchajcie, pokrótce przedstawiłem, no tak jak potrafiłem, trzy osoby Boże. I teraz słuchajcie, trzy osoby Boże. Jak to możliwe, że one są jedną istotą, jednym Bogiem? Zatytułowałem to trzy kolory, bo taka myśl mi przyszła. Są trzy kolory podstawowe. I to znajdziecie bez problemu w internecie. Czyli macie tam zielony, niebieski i czerwony. Zmieszanie tych kolorów w całości daje nam biel. Ale słuchajcie, nie zawsze. Nie zawsze. Kiedy? Kiedy mieszamy barwy światła. Wtedy powstaje biel. Jeżeli zmieszamy farby, to bieli nie otrzymamy. Farby są podróbką. Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy Boga widzieli przez odpowiedni pryzmat. Nie można określić hierarchii ważności każdego z tych trzech kolorów. Każdy z nich jest inny. Każdego możemy postrzegać inaczej, ale razem tworzą światło. Tworzą światło, tworzą biel. Biel, która jednocześnie jest w każdym z nich, z osobna i razem. I myślę, że to potrafi oddać tą jednopostaciowość Boga chyba jak najlepiej. Gdzie każdy z nas potrafi zobaczyć tą barwę osobno, ale gdy je się złączy, mamy całość bóstwa. Tyle miałbym. Amen.